Witajcie brodacze! Serwer brodaci.net dziś zmienia się dla Was. Słuchajcie, przygotowałem sobie na piśmie, żeby wiedzieć, co Wam powiedzieć, jak zrobić to najzwięźlej, najszybciej i najlepiej. Także będzie wyglądało, jakbym czytał, no bo będę to czytał. Słuchajcie, mamy trochę smutną, trochę neutralną wiadomość, a w miejsce tej smutnej nadciąga wspaniała. W dniu dzisiejszym wyłączony został serwer na modach. Należy umieć przyznać się do porażki i właśnie przyznajemy się, ten serwer był naszą wielką, wielką porażką. Od razu chciałbym uspokoić wszystkich, którzy mają aktualnie wykupionego VIP-a na modach. Dla Was mamy coś rewelacyjnego, ale to za chwilkę. Na miejsce serwera na modach powstaje serwer Survival, bliźniaczy do 1.8.1.9, ale na wersji 1.11. Czyli mówiąc krótko, do serwera dochodzi dodatkowe 60 darmowych slotów czystego survivalu, tego czego tak bardzo chcieliście. Tak jak w przypadku 1.8.1.9 będzie można poprzez stronę brodaci.net zakupić VIP-a, który upoważnia do wejścia na serwer, kiedy ten jest pełen. Oraz daje cały szereg dodatkowych możliwości oczywiście. O wszystkich można poczytać na stronie brodatych. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich serwerów, czyli 1.8.1.9, tutaj VIP będzie osobną rangą na wzór tego serwera na modach. Ale w przeciwieństwie znowu do serwera na modach, na 1.11 VIP-a można kupić raz na zawsze. Tak jak było to na 1.8 i 1.9. Do końca istnienia serwera, nie mylić, z końcem edycji, do końca istnienia serwera, czyli do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, do końca jak będą istnieć brodaci.net, kupujecie tą rangę za taką samą kwotę, jak było na 1.8 i 1.9. Wróćmy do tych, którzy zostali w tym momencie z VIP-em na modowym serwerze, który był miesięczny. Ten VIP do dnia dzisiejszego, jeżeli u Ciebie trwa, drogi graczu, to będzie trwał nadal na 1.11, ale już na zawsze. Dostajesz VIP-a na zawsze za to, że w tym momencie musieliśmy Ci usunąć tego VIP-a na modach. Mamy nadzieję, że jesteśmy wręcz przekonani, że to jest pozytywna niespodzianka, bo usługa praktycznie 3 razy taniej kupiona jest wykupiona. Słuchajcie, kiedy to wszystko? Dziś wyłączyliśmy serwer na modach, jutro w okolicach godziny 12 otwieramy 1.11. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się wspólnie z nami bawić na otwarciu. Klimat tego serwera to będzie taka preria. Spawn będzie wyjątkowo prosty, taki o jakim zawsze marzyłem. Dom pośród prerii, a w nim wszystkie ważne informacje. A już kilka kroków od domu, nazwijmy go rodzinnego, można rozpocząć swoją przygodę. Także serdecznie, serdecznie Was zapraszam na jutro na około godzinę 12. Ruszamy z 1.11, ruszamy z nową przygodą. I cóż, do zobaczenia na serwerze. Trzymajcie się, brodacze. Cześć.